Kasyno Monte Carlo. Jak ono wygląda? Wpuścisz mnie? Na pewno nie wpuszczą z tymi bagażami wszystkimi. No dokładnie, oni tam sprawdzają, gdzie nie wpuszczą, nie ma opcji. Bym musiał tak obejść, bez bagaży. Także niestety do środka nie wejdziemy, a chciałem, ale nie wejdę. Tak, torby wszystko przeszukują. Nie dziwię się. Musi być bezpiecznie, po tych zamachach we Francji to... Tu jest jakiś hotel de Paris. Grubo. Tak to jest w Monaco właśnie. Palmy, kasyna, hotele. A ja z namiotem. Tylko ma euro w kieszeni. Tak to wygląda. To jest granica, widzicie? To jesteśmy we Francji. Przed chwilą przekroczyliśmy granicę francusko-włoską. Jest stacja, także muszę kończyć, żeby mnie nie było słychać. Tu siedzę w kiblu, no. Udaję, że mam chorobę lokomocyjną, jakby ktoś przyszedł. Za 20 minut Monaco, także się uda, raczej. Mam nocleg, także jest spoko. Jak widzicie, wysiadłem. Jestem w Monaco, Monte Carlo. Miałem z tym CS-em się spotkać. On kurde czeka na innej stacji. To w ogóle jest najlepsze, że podałem mu inną stację. GPS nie działa, nic nie działa. Nie, to nie ma, z nim się skontaktować nie mogę. On na mnie gdzieś tam czeka. Nie, no świetnie, po prostu świetnie. No nie mam neta zasięgu, nic. I nie wiem, gdzie jestem. Ten kościół na mnie gdzieś czeka. Nie wiem, gdzie idziemy, ale jest tu czysto. To mi się podoba. To już plus. Pierwsze wrażenie fajne. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ale nie mam kurwa zasięgu, ani neta. Nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia, co jest z tym telefonem nie tak. Wyłączam go i wyłączam jeszcze raz. Dobra, widzimy się później. Ja muszę ogarnąć się z tym gościem, bo normalnie będzie na mnie bardzo dużo. Siedzę sobie na przystanku autobusowym. Czekam na nocnego busa. Ogólnie sprawy się popieprzyły. Ja myślałem, że w Monaco jest kilka stacji. Powiedziałem temu CS-owi, że będę Villa, a wysiadł w Monte Carlo, a to jest to samo. I myślałem, że on jest w innej stacji, a jestem w innej stacji. Dlatego poszedłem jak najszybciej na zewnątrz, gdziekolwiek złapać internet czy zasięg, żeby się z nim dogadać. Ja powinienem tam czekać, bo on mi napisał, że ja powinienem wysiąść, że ja mam wysiąść i czekać. I on mnie znajdzie. No i niepodobno szukał, później pojechał do domu i tak dalej, się na mnie wkurzył. Gościu ma 45 lat, więc poważny człowiek troszkę, nie? No i poszedłem do McDonalda, bo nigdzie nie mogłem w ogóle internetu złapać. No i co, siedziałem w McDonaldzie i się do mnie odezwał, czy dalej jestem, i powiedział, że mam podjechać autobusem do niego, on po mnie wyjdzie. Jest godzina kurna 23, jest późno strasznie, mi jest nas głupio. No się nie dogadaliśmy. Jestem wkurzony, zmęczony, brudny, śmierdzący, głodny. Kulminacja. Zebrało się wszystko. Nie mam nawet gadać. Przynajmniej dziewczyny są ładne. I nie ma murzynów, jest czysto. Dobra, nie będę pierwszy głupot. Czekam na busa, jadę do niego, co z tego wyjdzie, zobaczymy, także... Dalej nie mam zasięgu, dalej nie mam neta, więc jesteśmy bez kontaktu. Mam nadzieję, że jak tam wysiądę, to będzie na tej wszystko. Witam was wszystkich, kolejnego dnia. Wczoraj nie nagrywałem, bo jak widzieliście, byłem już tak zrąbany, zdegustowany wszystkim, że nie chciało mi się nic. Dzisiaj jest nowy dzień. No i co, spałem u tego couchsurfera. Muzułmanin, tak mi się wydaje, no, nie dopytałem się o to. No ale miałem jakąś puszkę z mięsem i warzywami, powiedział, że tam jakiegoś rodzaju mięsa nie je, bo religia mu nie pozwala. Ale ogólnie gościu spoko. Wypiliśmy sobie po dwa piwka, pogadaliśmy. Nie do końca wszystko rozumiałem, bo nie miałem jeszcze styczności z tak perfect English. Po prostu mówił bardzo zwięźle, tak? I większość kumałem, nie wszystko, ale to jest nieważne. No i teraz to idziemy zwiedzić Monaco. Troszkę dziwnie się czuję idąc bez koszulki, bo tu jest całkiem inna kultura niż we Włoszech. 30 euro torcik, ja pierdzielę, no masakra, bo kiełku, to jest tak drogo.
McDonaldzie nie ma nic taniej niż euro 80. Ogólnie ładny tu jest Monako, no wiadomo, to jest księstwo, tak? Tu jest na bogato wszystko zrobione. Budyneczki ładnie wykończone. Nie ma tutaj nigdzie lipy, jeszcze nie widziałem żadnej lipy z czymkolwiek. Jak widzicie, porządeczek, śmieci nie ma. Jest naprawdę na poziomie. Ale z tego, co wiem, to w Marsylii też są czarni i to samo co w Rzymie. Także trzeba się nacieszyć widokami. Nie, ładnie, ładnie, to jest naprawdę ładnie. A i ciekawa jedna rzecz, jak szliśmy do jego do mieszkania, po drodze auto na polskich blachach stało. Jakiś Jeep taki fajny. I on powiedział, że tutaj polski milioner mieszka. Można być Polakiem i żyć w Monako? Można. Więc nie pierdzielcie mi tutaj, że zarabiacie mało, weźcie się, ogarnijcie i tyle. O, idzie francuska. No, takie właśnie kobitki tu chodzą. No jak widzicie, musiałem założyć koszulkę. Pan policjant mnie cofnął. Idę w kierunku kasyna. No i muszę mieć po prostu na sobie założoną koszulkę. Dlatego idziemy zobaczyć kasyno. I szybko spadamy, bo nie będę w nie chodził, zaraz będzie cała mokra. Na razie jestem w cieniu. Jest pół do 12:31 stopni. Ale jak miasto się nagrzeje, to uwierzcie mi, jest taka farba, że masakra. No to co, idziemy pod kasyno. Kasyno Monte Carlo. Puścić mnie na pewno nie puszczą z tymi bagażami wszystkimi. Także niestety do środka nie wejdziemy. Pokażę wam kilka fajnych autek. Jedno z nich. Kurde, takie na lato. O, tu jest Lamborghini. No ile samochodów, zobaczcie sobie. Nie chciałem mieć chociaż kurde opony z takich aut. To już by było drogie. Te pieniądze u mnie nie są na pierwszym miejscu, nie są najważniejsze. Ale są ważne, bo pomagają żyć. I no trzeba coś zrobić, żeby te pieniądze zaczęły być, bo kurna. Ile można żyć i odkładać co miesiąc kurde kilka stów i tak całe życie. Nie wiem, wstyd. Trzeba coś z tym zrobić. Rolls Royce. Tak wygląda od środka. Fajnie? Napatrzcie. Pierwszy raz w życiu widzicie Rolls Royce'a od środka. Tu McLaren. Takie auta stoją, a mi się po prostu pić chce. Wody nie ma. Widzicie? Ale tam jest kasino. Supermarket. Boże, idziemy. Ciekawe, jakie ceny będą w tym supermarkecie. Coś czuję, że nie będzie tanio. Niestety, kurna. Widzicie, jest. Będzie drogo, coś czuję. Idziemy zobaczyć. No co w tym markecie? Market jak market. Nic czym się nie różni od innych. Drożej, no trochę drożej jest. No. Pomidory euro 60, nie euro. No są niektóre produkty, które naprawdę były dużo drożej, ale to wiadomo, no to jest Monako, tak? Tu musi być drożej. No ale co ja kupiłem? O, takie mleczko za 2 euro. Bardzo zimne, sobie wypiję, bo jest gorąco. Mam jeszcze puszkę, mam jeszcze bułkę sprzed 3 dni. Także mam co jeść, mam zupki chińskie, także spoko. Zaraz się posilę, bo nic jeszcze nie jadłem. Idziemy zwiedzać i spadamy. Są tu jest tak drogo i za ładnie jak dla mnie. Nieprzyzwyczajony jestem do takich widoków po prostu. Dobra, jemy i idziemy. Zrobiłem tyle schodów. Już sapię jak świnia. A patrzcie tu. No to są jakieś jaja. To cztery. Ja pierdzielę, no idę, no ludzie idą. Skisnę. Powolutku. Mam cały dzień, żeby to zdobyć. Ładnie to wygląda, wszystkie alejki, czysto schludnie. Zobaczcie, kosteczka równo, wszystko położone, czyściutko.
Wiadomo, są jakieś śmieci, ale kurde, ładnie to wygląda. Tak przerzucić się z Włoch do Monako, Boże, różnica ogromna, kolosalna. A tu macie książęcy pałac, pałac księcia Monako i pewnie rodziny też. Ładnie to wygląda. No musi ładnie wyglądać, nie ma innej opcji. Podoba mi się to, że oni na zewnątrz nawet mają ruchome schody, zobaczcie. Normalnie na dworzu, to w wielu miejscach. Tu wszystkie schody działają, to jest fajne. Jesteśmy w muzeum samochodów księcia Monako. Boże, ale to wygląda. Nareszcie jakieś miejsce, które mi się naprawdę podoba. 911. Need for Speed, Hot Pursuit, to od razu mi się przypomina dwójeczka. Jak to widzę. Carrera. Boże, ale tu jest, zobaczcie, ile tu jest samochodów. To jakich fajnych, formuła, wszystko tu jest. Boże, ja tu zostaję. Ja tu gdzieś się schowam w jakimś samochodzie, będę nocował. Porsche, taki stary. Taki mini, no może jeżdżę, a to z pasażerem nawet. Jak widzę ten samochód, to od razu mi się przypomina Citroën. 1957. Louis de Funès, francuski aktor, który grał żandarma w komedii. Jak to autko widzę, od razu mi się przypomina, jak ta zakonnica jeździła tym autem. Kurde, coś pięknego. Bilet 6,50 euro, także warto. Warto, warto, warto. Dorożki. A jakie ekskluzywne, jak ja bym chciał się taką dorożką przejechać. Szkoda by mi konia było. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli miałem się przejechać jakimś wozem i konie by miało to ciągnąć zawsze pod górę czy coś, to nie, ja rezygnuję. No bo to szkoda mi zwierząt, naprawdę. 1902 rok. Motocykl. Albert One. O. A to mnie zaciekawiło samym wyglądem, patrzcie. O kurde, 1921, 110 km na godzinę. Kurde, ciekawe, ciekawa konstrukcja. Lincoln, proszę bardzo. 1928. Jak to ładnie wygląda, nie? Ciekawe, gdzie tu jest przód? Tu jest przód. Tak dziwnie wygląda. Ale fajne. Nie, żebym takim jeździł na co dzień. Chociaż chyba mógłbym jeździć takim na co dzień. W dupie, że kolor, że różowe, w dupie, że ten. Ale wygląda świetnie. Naprawdę, te linie, to wszystko. I to jest bardzo fajne. Jest tutaj jedna osoba, która cały czas coś sprząta. To jest bardzo eleganckie. Nie tak jak kurde we Włoszech, że tam raz na kurde dzień, raz na tydzień coś ktoś posprząta. Tutaj co chwilę jest ogarniany. Znaczy takie kurde siedzenia z tych zwikliny. Oryginalne. Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem jak do kilku czasu.
ile tam miejsca jest. Już nie chodzi o to, że tam podwójne siedzenia są, ale kurde, no... Naprawdę duże to auto robi. Nie wiedziałem, że to aż takie ogromne jest. Tak, to były te starsze autka. Teraz idziemy zobaczyć nowsze. Giorgini Bera. A tych panów znam. Raikkonen, Grosjean, Kovalainen. Troszkę się interesowałem formułą, nawet zanim Kubica zaczął jeździć, lubiłem oglądać. Patrzcie te opony, nie? Ja pierdolę, jakie to jest, kurde, przeogromne. Sebastian Loeb. Chyba najlepszy załonnik na świecie i za szybko go nikt nie pobije. Teraz zdobył mistrza świata w tym WRC-rze. Człowiek legenda. A później chyba jeździł w Dakarze. Nie wiem czemu, ale zawsze jak otwieram kamerę, to ziewam. Ostatnio tak od tygodnia mam. Miejsce jest niesamowite, jest cudowne, jest prześliczne, jest po prostu bajeczne. Ja mogę tutaj siedzieć cały dzień i to oglądać. Najlepiej to bym się jakimś autkiem przejechał, jakimś starym, nawet jako pasażer. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszedłem, bo troszkę odświeżyłem swój mózg, bo byłem jakoś dziwnie przemęczony. Teraz jest okej, czuję się bardzo dobrze, taki... Jakbym wyszedł z jakiegoś spa czy czegoś takiego, naprawdę taki odświeżony. Magia, magiczne miejsce. Francja mi się zaczyna podobać. Naprawdę, zobaczymy jak w innych miastach, bo to jest Monaco, wiadomo, że to jest przepych, tu jest na bogato. Taki naprawdę jest czuć chill out w tym miejscu, w tym mieście. I mi się podoba, bo tutaj liczą z tego co zauważyłem, nigdzie się nie śpieszy. Każdy ma czas, każdy ma czas na wszystko. Żeby pójść sobie zjeść, żeby pójść sobie napić czegoś dobrego, żeby sobie zapalić, pójść na spacer. Każdy, nikomu się tutaj nie spieszy. I to jest fajne. Więc to, chyba lecimy. Tak jak mówię, tutaj przyjść bardzo polecam każdemu, bo oglądać sobie te wszystkie samochody. Od początku, od tych dorożek, aż po te auta za czasów lat 50. 60. kiedy istniała ta mafia, te wszystkie taksówki, te auta z gier komputerowych, z którymi się fajnie kojarzą, a takie porszaczki, jak tu widzicie, aż po te nowoczesne, czyli Formuły 1 i inne. Także naprawdę polecam, fajnie to wszystko wygląda. Nic więcej nie muszę chyba dodawać. Kończymy przy tym fajnym autku, takim innym akcentem. Dobra, ja lecę dalej zwiedzać, oglądać, podziwiać, a wy się trzymajcie. Widzimy się później. Widzicie tą skarpę wysoką? Tam muszę wejść z buta. Do ogrodu botanicznego. Świetny. Nie no, żartuję. No. Nie, tam nie idę. Tam chyba nic nie ma. Ogród botaniczny jest tu już niedaleko. My jesteśmy w Jardin Exotique de Monaco. Egzotycznym miejscu, gdzie jest dużo fajnych roślinek i dużo innych rzeczy. Mamy 45 minut, to 19 zamykają, ale no chyba... O 19 zamykają wejście, tak mi się wydaje, a później jeszcze można będzie zwiedzać.
zobaczymy. Tak czy siak, no fajnie, ładnie to wygląda. Zobaczcie tutaj kaktusy. O! Takie. Takie ciekawe. Ja chcę iść najpierw, bo tutaj jest parę rzeczy ciekawych. Muzeum Antropologii. Jest grota. Te dwa punkty chcę zwiedzić do tej 18, bo nie wiem jak to wygląda. Nie zapytałem się, troszkę mi to z głowy wyleciało. O Boże, jaki duży. Kurde, sami zobaczcie. Tak. Takiego mieć na oknie, co? Jak nasze mamy kiedyś. Zawsze, przynajmniej u mnie, kaktusy miała. Malutkie na oknie. No to weź sobie takiego wyhoduj. Nieźle. Naprawdę ładnie tu ślicznie, kurde, aż... Sami zobaczcie. Te drzewka w ogóle, to jest fajne. No dobra, to co, popatrzcie sobie. No tak. NSP 2017. Ja nie wiem, ludzie to mają pomysły. Naprawdę. Wygląda strasznie. Taki. Nie chciałbym takiego czegoś spotkać na żywo. To jest fajne. Wapiti, bizon, noir i Elon. Tak patrzę. Ja pierdzielę, ty. Chyba się wkurzył. A tu jak widać ludność prehistoryczna sobie radziła w grotach, w jaskiniach. Rozpalali sobie ognisko w jaskini i sobie żyli. Życie było proste. A tutaj widać nie zawsze było proste. Rytuały jakieś, język migowy, narzędzia, leczenie, społeczność, trzeba było jakoś ogarnąć to wszystko, podzielić rolę, ogień, polowanie, nie wiem, pożywienie, więc... Hello, it's closed? Yeah, it's closed now. School was at 6 o'clock. 6 o'clock? Yes. Oh my god. Okay. Ja pierdzielę, serio. Kurna, ja lubię te jaskinie, takie właśnie klimaty. No jestem naprawdę, o ja pierdzielę. Wściekły, zły, na wszystko teraz. Nawet te drzewa, te poprawy mi chmuru. A ładnie wyglądają. O, ryby. Właśnie, tego już szukałem. Jakiś staw tu miał być. Zobaczcie. Już!
A jak czekają, patrz, żeby nakarmić, ludzie karmią. Poszedłem to od razu, wszystkie. No. No. Patrzcie jakie. Arbuzy. Kolczaste. Ładnie. Naprawdę ładnie można przyjść się wychillować, są ławeczki, o. Można sobie posiedzieć. Odpocząć. I ludzie monety wrzucają na szczęście. Kurde, jakbym tak pozbierał, to bym miał troszkę. Ale nie. Ja będę ludziom marzeń zabierał. Nie chciałbym, żeby ktoś mi marzenia zabierał. Zamykają. Albo jakiś dziwny ptak był, nie wiem, ale gwizdek słyszałem. No i bo... To, widzisz. Fajny chwyt. Tak, tym dyskietu. Bardzo fajny chwyt marketingowy. Wejście jest przez taki, o właśnie, jak widzieliście, butik. Tak? To są jakieś rzeczy do kupienia. Innego wyjścia nie ma, inaczej nie wyjdziesz. Bardzo fajne. Ludzie idą, wychodzą, a może kupię coś, a może tato, kup mi tamto. Bardzo dobrze zrobione. Jeśli chodzi o biznes, bardzo dobrze. Co tutaj warto zobaczyć? W Monako. W Monako warto zobaczyć ten park. Idźcie do tej jaskini. No kurczę, mnie to minęło. Bardzo żałuję. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym wam to pokazać, jak to wygląda. Te wszystko. Nigdy na oczy nie widziałem stalagmitów i stalagmitów. Taka uwaga, stalagmity są te z dołu wyrastają, stalaktyty z góry. Zapamiętajcie. Na stadion sobie pójdźcie, nie wiem czy tam się coś płaci, wątpię, żeby na stadion za wejście coś płacić. Idźcie jeszcze do salonu kolekcjonerskiego z samochodami, naprawdę, tam jest mega klimat, fajnie to wszystko wygląda. Tam nad wybrzeżem jest taki port jakiś, tam też można go zwiedzić. No ja tam nie poszedłem, bo bym musiał kółko robić i stwierdziłem, że z tym plecakiem, jeszcze wtedy słońce świeciło, nie, odpadało to, ta opcja odpadała, więc odpuściłem. To warto tutaj przyjechać, bo tutaj jest ogromna kultura. Jak ludzie widzą, że dochodzisz do pasów i chcesz przejść, to już się zatrzymują, nie? Naprawdę. Ludzie są tak mili, tak tutaj wszystko spokojnie przebiega, ludzie nie zapierdzielają, nie trąbią, jest taki naprawdę inny świat, całkowicie inny świat niż we Włoszech. Dlatego tutaj z chęcią wrócę do Monako jeszcze kiedyś na pewno, bo na pewno zobaczyć będę chciał to na skinie. Słuchajcie, ja tu chwilę posiedzę, muszę odczaić mapy, idziemy do tego miasta Eze, Iz, nie wiem jak to się wymawia. I widzimy się gdzieś dalej. Doszedłem do tego miasteczka Iz, Eze, jeden pies. I co, jak widzicie, tu mi się woda gotuje. Mam zupkę chińską przygotowaną, muszę coś zjeść, bo ja dzisiaj mało jadłem. Tam niżej, a nie widać, dobra, nic nie widać. Tam niżej jest miejsce na namiot. Rozłożę dopiero wtedy, jak zjem, bo chcę to zrobić bardziej po ciemaku, żeby nikt tutaj nie chodził, nikt nie widział, bo to nie wiem jak jest we Francji z rozkładaniem namiotów w takich miejscach, nie mam pojęcia, ale wolę nie ryzykować. Ciężko tutaj znaleźć jakieś fajne miejsce na nocleg, a to jest spoko. Na odludziu są ławeczki, mogę posiedzieć, odpocząć. A poza tym mam jutro dla was niespodziankę, taką jedną fajną małą, ale nie będę na razie spoilerował. Niech niespodzianka zostanie niespodzianką. Na dzisiaj to koniec. Monako, no kurde, szkoda, że nie byłem w tym kasynie. No ale bagaż mi przeszkodził. I szkoda tej jaskini, no ale... Już nie gadajmy o tym, bo znowu minerów wróci. Także co, szaszury, trzymajcie się, kciuk dla was i miłej nocy, wieczoru, dnia, wszystkiego, co tam macie teraz, poranka, śniadania, smacznego, kolacji, obiadu. Trzymajcie się ciepło.